To jest zły dom, to jest zły dom i źli ludzie. Jesteśmy w kamienicy przy ulicy Kosynierskiej 7. To tutaj doszło do tragedii. Mały Kamilek czekał na pomoc. Nikt nie udzielił mi pomocy. Lokatorzy byli również niewzruszeni tragedią dziecka. Nikt nie zareagował. Dzisiaj ten dom jest opustoszały, nie ma nikogo. Ludzie wyprowadzili się, bo jak mówili nam wcześniej, nie chcą mieszkać w domu grozy, gdzie dziecko odeszło na skutek znieczulicy, braku serca dorosłych. Obserwatorami tragedii była nie tylko matka i ojczym, który skatował niewinnego Kamilka, ale także wujostwo, no i sąsiedzi, którzy nie wezwali pomocy do umierającego dziecka. Jest tu kto? Dom przy Kosynierskiej 7 stoi pusty, nie ma już żadnego lokatora. Ten dom stoi jak upiór. Czy on powinien zniknąć z powierzchni ziemi? Tak, on powinien zniknąć. No, na pewno przypomina o dziecku. No i w ogóle o tych ludziach, którzy tam mieszkali. To jest zły dom, to jest zły dom i źli ludzie. Spokojnie się zrobiło teraz na Kosynierskiej? Nie, no troszeczkę jest spokojniej, no bo to już wódką nie jest handlowane, to jest tutaj trochę czyściej. Ten dom jest jak z horroru, upiorny, stoi posępny i straszy. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że należałoby go wyburzyć, by już nigdy więcej nie przypominał o tej tragedii.